Witaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i upewnić nas w tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy krótkiej, ale ciekawej relacji Davida, który został zabrany przez boskie światło przez 7 poziomów nieba. Zaczynamy. 20 grudnia 1986 roku o godzinie 16:15 poczułem się, jakbym umierał. Naprawdę umierał. Położyłem się i wkrótce zostałem zalany przez najintensywniejsze, jasne, białe światło, wypełnione najbardziej niesamowitą mocą i miłością we wszechświecie. W świetle usłyszałem grzmiący wiatr i najpiękniejsze dźwięki głosów śpiewających aniołów. Moje ciało stawało się sparaliżowane mocą światła. Miłość była dla mnie przytłaczająca. Bałem się, że stracę kontrolę nad funkcjami mojego ciała. Pragnienie kontrolowania, samopragnienie, ruch, myśli. Wszystko, co ludzkie, umierało w tym świetle. Kiedy światło połknęło mnie w całości, z mojego brzucha rozpoczęła się eksplozja ekstazy i miłości, która rozszerzyła się na samo światło. Wkrótce stałem się światłem. Stałem się niewinnością, miłością, ekstazą, pokojem, mocą, pięknem, mądrością światła. Jak matka niosąca dziecko w ramionach, światło unosiło mnie w górę z ogromną prędkością. Samo światło przemówiło do mnie i wiedziałem, że to Bóg, moc, która stworzyła cały świat. Światło powiedziało mi, że to pierwsze przejrzyste, jasne niebo, w którym się znajdowałem, które było milion razy jaśniejsze niż jakakolwiek miłość, jaką kiedykolwiek czułem na ziemi, było wypełnione niezliczonymi rajskimi planetami. Spojrzałem na swoje ciało, było ono zrobione z białego światła, ale nadal miało promienną ludzką postać. Spędziłem tam trochę czasu, ale zostałem wzniesiony wyżej, gdzie radość i chwała Boża przygniatała mnie do tego stopnia, że nie mogłem już dłużej znieść ekstazy, dlatego eksplodowałem w nowe światło i chwałę niewinności, miłości, ekstazy, pokój, moc i mądrość, milion razy jaśniejsze niż w pierwszym niebie. Moje nowe ciało było jaśniejsze i wyraźniejsze i w jakiś sposób mogło wytrzymać ten wykładniczy wzrost chwały. Powiedziano mi, że drugie niebo jest wypełnione niezliczonymi rajskimi planetami. W każdym wznoszącym się niebie chwała tych cech w świetle pomnażała się kolejny milion razy. Dla jakiegokolwiek umysłu oddzielonego od tego światła jest nie do wyobrażenia, jak jasne i piękne jest życie w tych niebiosach. Zostałem zabrany do punktu, w którym ekstaza i miłość były tak przytłaczające. Ledwo mogłem już znieść poziom kosmicznej energii i ekstazy. Eksplodowałem w nowe światło, milion razy jaśniejsze niż drugie niebo. Znalazłem się w trzecim niebie. Tutaj moje ciało było nadal ludzkie, ale biło z niego tyle białego światła, że nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Widziałem na miliony mil z doskonałą wyrazistością. Dźwięki aniołów były tak piękne, grzmiące i chwalebne nade mną. Czułem się tak, jakby ich wibracje dźwiękowe były wypełnione mądrością tak wyrafinowaną, że w rzeczywistości tworzyły życie i niezliczone możliwości we wszechświecie. Anielskie dźwięki nie tylko były śpiewane dla zabawy, ale dzięki nim następowało tworzenie. Pędziłem przez trzecie niebo i zostałem zabrany do czwartego, gdzie chwała Boża była tak jasna. Poczułem, że każda istota tutaj przekracza niepojętą chwałę. Moje ciało było tu tak jasne, że niewiele pozostało po ludzkiej formie. Chwała była tak jasna i wypełniona takimi jakościami. Powiedziałem Bogu, nie mogę znieść więcej. Jesteś o wiele wspanialszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Jesteś niewyobrażalny. Dzięki światłu można było tworzyć całe galaktyki energii. Prosiłem Boga, żeby nie zabierał mnie wyżej, ale Bóg to zrobił. W tym momencie, ponieważ chwała była tak jasna i przekraczała moje możliwości,
Ta niesamowita jakość schodziła z jeszcze jaśniejszego światła nade mną. Nie sądzę, żeby były tu jakieś planety, ale być może istoty żyją tu wewnątrz gwiazd. Łaska Boża, najpiękniejsza i poetycka cecha Boga, spadła jak miliony liści opadających w harmonii i uciszyła oraz oczyściła ekstazę i chwałę do tego stopnia, że mogłem to znieść. Mógłbym napisać cały rozdział o łasce, a nie oddałbym tego sprawiedliwie. Potem zostałem zabrany do piątego nieba. Moje ciało było teraz jak gigantyczne słońce. Nie miałem już ludzkiej postaci. Chwała była tutaj niewypowiedziana. To, co się tutaj dzieje, jest naprawdę niewiarygodne dla ludzi. Zostałem tam jakiś czas i zostałem zabrany do szóstego nieba, które jest milion razy jaśniejsze od piątego. Nie będę mówił o tym, jak jasny jest tutaj Bóg. Aniołowie śpiewali tak głośno, że żadne ludzkie ucho nie może słuchać tej muzyki wszechświata. Moje ciało było jeszcze jaśniejszym słońcem wtopionym w centralne światło Boga. Następnie zostałem zabrany do siódmego nieba, a to, co się tam dzieje, przekracza moje możliwości. Bóg mnie sprowadził. W siódmym niebie przetrwałem tylko 10 sekund. Za pomocą znajdującego się tam światła można było z łatwością tworzyć całe galaktyki. Jakiekolwiek istoty, które mogą się tam udać, są o miliony lat bardziej rozwinięte ode mnie. Pomyśleć, że w każdym z tych wyższych niebios światło i chwała niewinności, miłości, ekstazy, pokoju, mocy, piękna, łaski i mądrości mnożą się milion razy w porównaniu z poprzednim niebem, co sprawia, że tak trudno jest przez nie przejść i tam żyć. Na tym kończymy relację Davida. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.